Cześć, witajcie. Dzisiaj taki krótki odcineczek na temat prac, jakie na chwilę obecną zostały zrobione przy kadecie. Można powiedzieć, że praktycznie mało rzeczy zostało zrobionych, no ale zawsze taki malutki krok do przodu. Założyłem sprężynę nieoryginalną do fotela, ale powinna spełniać ona swoje zadanie. Boczna stopka została również zamontowana, bo była razem z kadetem, jak kupiłem. Lustereczko, taka pierdoła, został uruchomiony, można by powiedzieć, włącznik świateł oraz klakson, bo był zastany, zostało to wszystko rozruszane. Korpus manetki, na chwilę obecną go skleiłem klejem dwuskładnikowym, związało to dosyć mocno, fajnie trzyma. Udało się również uruchomić, bo stał dęba, przełącznik od gaszenia i od świateł, od zmiany pozycji, tak więc również się udało zrobić. Zawsze to już później jakiś mniejszy koszt przy dalszej pracy, nie trzeba będzie kupować nowego. No i została założona nowa dętka razem z oponą, no bo stara już się do niczego nie nadawała. No i w sumie tyle na chwilę obecną zostało zrobionych prac. Z silnikiem wyszedł mały problem, bo okazało się, że kartery nie są zgodne. Jest problem, żeby wydystansować skrzynię biegów. Próbowałem na wszystkie sposoby, poza tym karter tam był u góry klejony klejem dwuskładnikowym, bo był uszczerbiony. Za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. I teraz tu mam wielką prośbę do was, jeżeli ktoś z was by miał silnik Dezameta 023, 019, może i nawet 017 mógłby być na sprzedaż w jakichś normalnych pieniądzach, to byłbym chętny, napiszcie w komentarzu, bo ceny po prostu na internecie to ludzie zwariowali, czasami za samą ramę do kadeta, za goluśką ramę ludzie wołają po 500, po 600 zł, jakby nie wiadomo to jaki zabytek był, nie? Ceny poszły bardzo do góry. Kto śledzi i się interesuje tą motoryzacją z okresu PRL-u, ten wie. No i ja wam teraz pokażę, jak ten silniczek wygląda. No a co do silnika, to tak jak mówiłem, jest pewien problem, bo kartery nie są zgodne numerami ze sobą. Jest taki problem, że o ile tutaj wał pracuje fajnie, delikatnie, ta skrzynia stoi dęba i w ogóle nie idzie jej wydystansować. Próbowałem już na kilka różnych sposobów, poza tym i tak ten karter tu był, miałem ułamany i go po prostu kleiłem takim klejem dwuskładnikowym, tak więc i tak to pewnie za bardzo nie spełniałoby swojej roli. No i będzie trzeba chyba załatwić po prostu cały najlepiej silnik jakiegoś dawcę. No tak więc widzicie, że temat z silnikiem nie jest taki prosty, tak więc tak jak mówię, jeżeli ktoś z was by miał na sprzedaż, to napiszcie w komentarzu, na pewno się odezwę. No i co? Byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.